Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W sumie to od razu z tej samej pozycji, tak naprawdę. Jedyne, co zrobiłem między poprzednim a tym odcinkiem, to tylko i wyłącznie wzdechnąłem. Ale lecimy dalej. Nie chciałem przeciągać poprzedniego odcinka, więc tak naprawdę. Aha, czekajcie. Nim zaczniemy, to po prostu sobie tylko jeszcze grom. Uzbroję się w grom. Grom, dajcie mi grom tutaj. Dobra, elegancko. No to czym chata gramy. Bogata? Gramy w to coś. Tylko nazwa Wieśkiem. Musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Już przegraliśmy. Nie udało nam się, ale zdążyliśmy złapać lustra. Potwory się nie umawialiśmy. Dobra, pierwsza zagadka. Płaczesz. Którą rozwiążemy bardzo szybko. Na lewo iść? Bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlochę. Nie działa. Gdy się śmiejesz, ja chichoczę. A, dobra. No to jest kalibura, to już znalazłem wcześniej. To pisz od razu. Drugie lewo. Drugie lewo. Drugie lewo, czyli nie lewo, czyli w prawo powinienem iść. Nie, no jasne. Excalibura już znalazłem wcześniej. No właśnie, on jest tutaj głównym modem byku, więc podlegasz niemu, jego opinii. Więc na razie nie krakowska. Już dostałeś kiedyś opcję moda, mod ci został cofnięty. Za zachowanie, generalnie. Tak, jakie wtedy uskuteczniłeś, więc nie. Nic na siłę, hopie. Wszystko w swoim czasie. Dopiero teraz przyszedłeś. Wiem, że dopiero teraz przyszedłeś. Siemanko, Directik w ogóle. Będę potrzebował pomocy z tymi lustrami już dalszymi, bo generalnie tam dotarłem. Ale same lustra trafiłem. Nie mogę znaleźć wody. Bo muszę wodę znaleźć. To musi być lustro, którego nie da się rozbić, nie? Więc generalnie musi być to woda. Kiedy płaczesz. Dobra, ja sobie to pominę. Przepraszam, że to pomijam już, ale generalnie macie cały poprzedni odcinek z tym, jak to brzmi wszystko, nie? Myślę, że to nie ma sensu. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, ja chichoczę. Zrobimy wszystko po kolei. Tak naprawdę. Cześć, jak siemanko ponownie. Dobra, to nas spadnie. To nas już nie interesuje. Teraz idziemy po tego wspomnianego wcześniej Excalibura. Bo tu będziemy mieli potężne widmo, więc zbroję się w grom. Cholery, ty mi chopie uciekasz. Już się czas tracę. I życie. Dobra, walimy po Excalibura. Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. Ha, właśnie. Po prostu mecze są fajne, no. Za każdym razem to powtarzam, no. Matko Boska, wkręcam się w jego rozmowa. Nie wiem, pozbierałbym to jego złoto tam, cholera jasna. Bawię dziecko. To nie to. Ale nie na mnie każdy. Lecz nie każdy lubi. Potrafisz. Możesz mnie dotknąć, lecz nie zdołasz uderzyć. Za co może być?
Dobra, szybko złoto zbieramy. Wiem, od razu pójdę do domku, ja chyba oleję ten cmentarz. Jestem, tak jak wspomniałem, ten streamer, który spotkał hojnego donatora. Geralt, połaziłeś się na kilka brzęczących monet. Tego się po tobie nie spodziewałem. A czas ucieka. Widzisz? Idziemy do domu. Olejemy ten grób. Nie chcę się walczyć z golemami. Generalnie już. Pamiętaj, że możesz się poddać. O tych golemach stracę. Czuł czasu straciłem ostatnio na tych golemach. I na dół od razu, hopla. I tu zaraz spadnę. Lustro, to tu się chowasz. I teraz pyk. No chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Teraz gdzie mam iść? Czy tą wodę znajdę? Nie możesz tego robić w nieskończoność. Założymy się. Gdzie na środek? Tam do góry chyba nie, tu. Nie możesz tego robić w nieskończoność. Ale to gdzie stop? Powiedz mi, gdzie mam iść, kurde. Musi istnieć zwierciadło, którego nie rozbijesz. Szukaj, może znajdziesz. Ciekawe, czy rozbijesz taple wody. Dobra. Tu. I gdzie tu? Jestem tu. I gdzie? Gdzie? Szybko, bo mi czas ucieka. No dobra. No dobra, stoję. Do tyłu, nie mogę do tyłu. Muszę tu wejść, żeby się to cofnęło. A, fontanna tu jest. Ja cię nie rozumiem. Rozwal ścianę? Oho, chyba w ostatniej chwili. Ala, Sene, Ad Amarantei,
Kurde, pokonaliśmy Odina. Mission completed. Mission complete. No generalnie ciekawe to było. I jeszcze udało się skarbiec pokonać. Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Po drodze, oczywiście. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra, to opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz. Można tak powiedzieć. Chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby... Spoiler to jest, Jarek. Dzięki wielkie. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Nie martw się. Będzie dobrze. Fakt. Nie zazdroszczę ci. Nie martw się. Będzie dobrze. Tak mu odpowiem. Radziłeś już sobie w trudnych sytuacjach. Teraz też dasz radę. Na zewnątrz czeka na ciebie wierna kompania. Masz dom, majątek. Nie, nie mógłbym żyć tak jak wcześniej. To co zrobisz? Jeszcze nie wiem. Jedno jest pewne. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki. Najlepsze, nie? Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Oksy są super. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Nie przejmuj się. Potknę ci twarzy. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia. To jest jedyna rzecz, jaką wyciągnąłem z domu aukcyjnego. Oksy. Najlepsza rzecz w tym DLC-ku. Polecam każdemu. Nie no, generalnie Wiesiek. DLC. Skończony. Dzięki Sapkowski za naprawdę świetną historię. Yo, elo, motherfucka, nie wiem, czy to będą napisy końcowe teraz, czy nie. Może jakąś muzykę by puścili w tle. Nie wiem, czy to ma iść, czy nie iść. Może zostawię, przyjdę zaraz, jak się skończy. Będziemy grać w krew i wino zaraz.
Dobra, nie chcę polecić do końca. Nie chcę polecą napisy do końca, zaraz jestem.
Więc generalnie... No. Generalnie przeszliśmy... DLC-ka. Przeszliśmy DLC-ka. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Oczywiście. My sobie tutaj... jakąś taką ładną... piosenką... zakończymy to. Rozpoczyna nam się w tym momencie, tylko sobie sprawdzę jeszcze. Tak, krew i wino. Będziemy mieli od teraz dodatek DLC krew i wino. Więc dzięki wielkie, że oglądaliście. No i zapraszam na poprzedni film, jeżeli oglądaliście pierwszy raz. No i na kontynuację dalszego DLC-ka. Dzięki wielkie. Zapraszam na Discord, na Twitch, gdzie notorycznie odbywają się live. Zostawcie serduszko, łapkę w górę, subka, cokolwiek chcecie, cokolwiek możecie. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa.